Witam, jestem Wiktoria, to jest Nadia. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z panią Teresą Siejkowską. Dziękujemy bardzo pani, że zgodziła pani wziąć udział w naszym wywiadzie. Bardzo się cieszę. No to pierwsze pytanie. Jest pani związana z Damasławkiem od urodzenia? Jaki był Damasławek z pani dzieciństwa? No, Damasławek był zawsze, jak to dla mnie, miły. Ale ja jestem tutaj później w Damasławku. Od urodzenia nie jestem Damasławianka, tylko z mamą jako wdowa zamieszkaliśmy tutaj w Damasławku na 2 lata i potem mama wyszła drugi raz za mąż. A później drugi powrót do Damasławka był z okazji mojego zamążpójścia. Za Damasławiana wyszłam tutaj. Wszystko dobrze. A jak wyglądał Damasławek z pani dzieciństwa? No troszeczkę jednak różnica jest przez te lata, bo zadbane, piękne domki są teraz i dużo nowości, sklepy i ludności dużo, przecież było mniej ludności, ale mieliśmy lekarza, panią Halkową, pani doktor Halkowa, bardzo dobra była też. Drugi raz to przyjechałam tutaj, to już miałam 4 dzieci i jeszcze urodziłam 2 tu na Masławku. Także byłam zajęta rodziną szczególnie, ale z tego powodu, że mąż pracował w Domu Kultury, objął tą kulturę, więc bywałam tam tak na różnych imprezach i było ładnie, pięknie. Szczególnie było kino panoramiczne w Domu Kultury i się chodziło do kina, bo nie było w telewizji. Telewizji nie było jeszcze w ten czas, nie? Chodziliśmy do kina i różne inne przyjemności. Przyjeżdżali też tak jak dzisiaj różni tam mówcy i przedstawiali takie wesołe sztuki. Także było miło. I ludzie byli bardzo mili, jak ja mogę dzisiaj powiedzieć w Damasławku. Tak jak i dzisiaj, że pięknie było. Bo to były lata młodzieńcze. No dobrze, to jakie działania były kiedyś widoczne, gdzie mogli spotykać się dawniej Damasławianie? No widoczne to było KGW i klub seniora, no i później szkoła, zebrania szkolne, to się chodziło, jak były dzieci, to przecież były ciągle jakieś spotkania i dzieci przedstawiały różne sztuki też i było miło. A gdzie mogli spotykać się dawniej Damasławianie? No w Domu Kultury jednak. Domu Kultury. Ale to jeszcze o dalszych chodzi? Jak nie było Domu Kultury, nie? Tak, no na przykład, gdzie pani lubiła wychodzić ze znajomymi? No to raczej w domach. Kino było, jak nie było jeszcze panoramy w Domu Kultury, to wyświetlano filmy tutaj, gdzie restauracja jest w tej chwili. Opodal taki budynek, ciąg dalszy, to tam było kino, duża sala była i zabawy taneczne, owszem, też. Były, także można było się zabawić, jak ktoś chciał. Dziękujemy. A które osoby związane z Damasławkiem pamięta pani i ceni najwyżej? No, ja troszeczkę tak sprzyjałam z nauczycielstwem. Z tytułu męża, że był nauczycielem, to żeśmy się zapraszali. No, dyrektor to był, jak on się nazywał? Pan dyrektor Januszewski. Pani Prędka oczywiście z mężem, to bywaliśmy u siebie nawzajem, no, było wesoło. I jeszcze pan Uciński też z nami kolegował. A młodsi to tak więcej w przelocie, ale mieliśmy sad owocowy, to przychodzili po owoce, to każdy sobie mógł wziąć, urwać ile chciał, także ten kontakt był. Z ludźmi. Najbliższą sąsiadeczkę to miałam tutaj niedaleko, to 104 lata dożyła i teraz już jej nie mam. Tak,
pani Wiśniewska. Bardzo żeśmy się kolegowali. Z jakimi problemami borykały się kobiety w czasach PRL-u? No problemy to, że nie pracowały. Nie były takie samodzielne jak dzisiaj. Panie mają swoje czosy po prostu i mogą rządzić sobie po swojemu. A jakie wydarzenia z tamtych czasów szczególnie zapisały się pani w pamięci? No były te uroczystości, zawsze żeśmy obchodzili, jak teraz na przykład 11 był. No, miło było, bo no, dzieci chodziły do szkoły, to właśnie związana byłam najwięcej ze szkołą. Czy w Domasławku też ustawiały się długie kolejki oczekujące na towar? Jeśli tak, to jakich towarów najbardziej brakowało? Śmiesznie powiem, ale kawy przede wszystkim. Kawy, ale to nie tylko, bo w ogóle i cukru, i mąki, i chleb jeszcze jakoś nastarczali. Tłuszczy, masło trzeba było mieć domowe, robione po swojemu, jak to mógł sobie dorabiał. Nawet mąkę ziemniaczaną produkowaliśmy, żeby torcik upiec. No i jak był wódet, to już był towar. Jak nie było wódetu, to tylko były prywatne sklepiki, w których nie zawsze towar dostali. Jaki był przydział, taki sprzedano i ciągle te półki puste były, nie? To były kolejki duże ciągle. Jeden dostał, drugi nie, dla drugiego już nie było i trochę było potem gorzej, bo nawet się ludzie trochę pogniewali czasem z tego powodu. Jak przyszedł towar, to już ten i ów złapał, a drugi już nie dostał. Też wciąż było mało tego. Tych rzeczy było mało. To już tam ktoś pojechał gdzieś do miasta, to coś tam sobie wybrał. Ale tutaj nie. Także że tak z dzisiejszym czasem to jest teraz jakby no, rozkosz, można powiedzieć. Chociaż jeszcze się narzeka, bo zawsze człowiek narzeka, nie, a tego nie ma, nie takie, a co. Ale to było, no nie byliśmy zwyczajni tak iść kupić, bo nie ma. Kto był pierwszy, to złapał coś, ale już dla drugiego, dla trzeciego nie było. Mieliśmy w Damasławku wielu rzemieślników, z których usług się korzystało. Proszę powiedzieć, do kogo się chodziło, które usługi były najbardziej potrzebne. Ja najbardziej potrzebowałam szewców, szewcy, którzy reperowali buty, bo trudno było też kupić buciki. No dwóch takich szewców było dobrych majstrów, którzy potrafili zrobić ze starego nowe. A do krawców to ja nie chodziłam, też byli panie krawcowe, bo ja miałam rodzinę krawiecką i sama dużo też robiłam. Nawet mam te kapciuszki, żeśmy szyli w domu, bo tego też nie było w sklepach. Koło gospodyń wiejskich zawiązało się w 1964 roku. Czym zajmowało się ówczesne koło gospodyń? No głównie to chodziło o to, że panie się dokształcały w gotowaniu, w pieczeniu, ale i w umilaniu sobie życia, nie? I śpiewy, i różne tam potańcówki, spotkania. Wyjazdy były jakieś do sąsiedzkich tam grup, takie z przyjemnościami różnymi zabawowymi, ale koło gospodyń to później się nazywało klub seniora. Też koło gospodyń jakoś panie poumierały, co prawda, te starsze, i nastąpił klub seniora. To już mówi się o tym? Nie. To właśnie i tak miałam zaraz zapytać. I w ten czas nowi pozapisywano nowych tych nowych członków i było rozszerzone, także wszystko się tam działo. No znów takie spotkania przyjemne, rozmowy, zabawy, no i to kino.
żeśmy oglądali wspólnie panoramę. Dziękujemy bardzo za ten wywiad i że pani zgodziła się, żebyśmy przeprowadziły z panią ten wywiad.